Dobrze. Jestem po krótkim cięciu, bo miałem telefon. Więc tak, co jeszcze zauważyłem, oprócz tego już sformatowałem tą kartę. Zaraz potem wam chyba wrzucę, jak nagrałem. Jest jedna ciekawostka i mam pytanie do takich osób, które się na tym znają. Czy jeśli dostaniecie taką kamerkę, to się odpina, czy tak to zostaje? Ja bym się może śrubkę wyjąć jeszcze. Bo nie wiem. To wygląda jakby już przy dopiero na stałe, nie? No ale dobra. Kamerka omówiona. Już ją sformatowałem. Z telefonem da się ją połączyć, ale telefonem właśnie nagrywam, więc wam tego nie pokażę. Stabilizacja jest w miarę fajna. Stabilizacja. Więc też płynnie chodzi. Trochę się rozmazuje, no ale niech będzie. Wszystko jest git. Dobra, to ja sobie ją wyłączę. A, jeszcze chciałem jedną rzecz przyuważyć, że... że jeśli chodzi, jeśli połączymy ją z telefonem, to ta ikonka, którą tu widać, powinno było, będzie, ona w ogóle miga na żółto, taki pomarańczowy, no. Dobra. No. Fajnie, dzisiaj mi się podoba. Dobrze. A i jeśli ktoś jest ciekawy, jak to się zamyka, to ciężko. Trzeba to w ogóle... Po prostu trzeba mieć siłę. Siłę, zwłaszcza. O, to ładnie tak wpada. Ja sobie tej folijki nie zrywałem, bo to jak... Lepiej mieć tą folijkę, tak samo jak na obiektywie też tutaj nie zrywałem. Więc dobra, niech tu chwilowo leży ta śruba tutaj. Albo niech leży też ze śrubą. Dobrze. Ciekawe, każdy pewnie jest coś w środku. W środku jest więc tak. Ja tutaj już widzę. Działający pilot z bateriami w środku, patrzcie, że miga, na przykład, żeby nagrywać, chciałem, miga. Po drugie, mamy trytytki, po trytytkach mamy rzepie, mamy paski, rzepie i paski. Moim zdaniem, zaraz przejdziemy dalej, te paski są po to, aby sobie spiąć. O, te cytki mi powypadały. Dobrze, te cytki. O, już, dobrze, niech będzie ta kamera akurat. Moim zdaniem... Ten pasek właśnie jest po to. Chyba są po to dwa, żeby... Nie, zaraz. Jak się przesunę. O Jezu, wszystko mi ci wypada z ręki. Z rąk. Nie tak, to by musiało iść dołem. To jest pewnie zapasowe. Więc co pójdzie górą? Człowieku, myśl. Myśl, człowieku. Tylko zaraz, czy z tyłem, żeby to było jakoś tak w miarę. No tak, pójdzie tędy. Pójdzie tędy. No i pilocik w sam raz. Na rękę zaraz nałożymy. No bo to na rękę jest ewidentnie. Na rękę. Tak. I tutaj. Zaraz. Tak jakoś. O. Chyba to tak jakoś będzie. O. Dobra. Przepraszam. Jeszcze źle założyłem. Bo... To musi iść tak. Nie, to musi iść tak wtedy. Oj, oj. Nie, to... Czyli stwierdzam, że są w zapasie, ale chyba są też jako rzepie wygodniejsze. Albo gdzieś, żeby przypiąć kamerę. Więc mi się ta kamera coraz bardziej podoba. A jeszcze nie zapomnijcie, że są akcesoria do tego, co dokupiłem. No. Teraz to jestem bardzo szczęśliwy.
Nie, dobrze założyłem wcześniej. Oj, człowieku. Dobra, wyłącz tą kamerę, bo... Dobra, to ja wytnę to tu. A mówili, pierwsza myśl najlepsza. Jestem ciekawy, czy ktoś zrobili szoty z moich wszystkich filmików. Moje jąknięcie się, takie rzeczy. Jestem ciekawy. Jestem po prostu ciekawy. Ja myślę, że znajdą się takie osoby, które będą chciały zrobić. O. I takie mi się coś podoba. No. Tak to się prezentuje. To można trochę, żebym się za bardzo ścisnął. O, teraz to, o tak. No. To tak ma wyglądać. Ewidentnie. Ale to sobie jeszcze z tym paskiem potem pokombinuję. Więc jest pilocik. To jeszcze potem zostawmy. To na potem. Bo jeszcze nie potrzebne nam. Dobra, to schowam. Bo to nie będzie nam potrzebne. A, i tu jest jeszcze chusta. Szmatka, jak do okularów. Ja mam taką samą. Kurde, nie upadaj mi. W trochę w gorszym stanie, ale dobra. Jest też. To do świtu, niech też. A, idź. To opakowanie możemy zostawić z tej kamerki. To nas najbardziej interesuje, tylko sobie to zwinę. No, film będzie długi, mi się wydaje. Ja już to czuję. Będzie on długi, ale było żądanie o kamerkę. Nie żądanie, prośba. Dobra, stwierdzę, że to była prośba. Scyzor mi tu ma nie upadać. To te wtytki schowaj, bo chwilowo niepotrzebne też. Te wtytki jak będą potrzebne, to będzie wiadomo, gdzie przejść. Do pakowania po kamerce. Dobrze, ta karta niech tu leży, dobrze. Następną rzeczą jest kabel. O, kabel jest na mikro USB. No, z takiego kabla jeszcze korzystam, ale już u mnie jest większość, jak w tym telefonie Xiaomi. Jezu, nie wiem, no, jest już typu C i typu C jest moim zdaniem wygodniejszy. Nie wiem, jakie jest typyczne nastawienie do tego, ale... to jest... To jest jedna rzecz, którą się zdziwiłem. Do której jestem trochę sceptycznie nastawiony. Dobra. Chwilowe cięcie.